umiłowanie w Chrystusie, siostry i bracia, w naszym codziennym zabieganiu chcemy się zatrzymać, aby zastanowić się nad sensem naszego życia i zobaczyć kierunek, w jakim zmierzamy. Bo często jest tak, że ludzie stawiają sobie jakieś cele, ale nie zawsze potrafimy być konsekwentni. Kiedy przyjrzymy się temu codziennemu zabieganiu, okazuje się nieraz, że biegamy za czymś, co nie jest tak istotne, jak byśmy chcieli. Człowiek się potrafi wręcz jakoś zafiksować. I czasami trzeba takich momentów, w których człowiek potrafi się zatrzymać do tego, aby zyskać światło na lepsze i głębsze rozumienie naszego życia. Potrzeba nam Bożego Słowa, które jak światło w ciemnościach pokazuje nam drogę. I oto słuchamy dzisiaj słowa z Ewangelii świętego Mateusza o doświadczeniu duchowym Jana Chrzciciela. Na końcu tej Ewangelii Jezus wskazuje na Jana jako największego z narodzonych z niewiasty. Człowieka wielkiego. Kogoś, kto jest mężny, dzielny. Kogoś, kto jest skuteczny w swoim życiu. Ale przychodzi taki moment w życiu Jana Chrzciciela, gdy ten zamknięty w lochu, w ciemnościach, doświadcza tych ciemności wewnętrznych i stawia sobie pytanie, czy to wszystko ma sens? Dokąd ja dalej biegnę? Bo oto ten Jan, który był potężny w słowie, który wzywał do nawrócenia i ludzie słuchali jego głosu, teraz doświadcza porażki. Oto Herod nie tylko nie usłuchał jego napomnienia, ale wtrącił go do więzienia. I Jan jest realnie zagrożony ścięciem, karą śmierci. I w tym kontekście zadaję sobie pytanie, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też inni, czy też innego mamy oczekiwać. Zobaczcie, czasami są takie momenty w naszym życiu osobistym, kiedy człowiek doświadcza jakiejś choroby, nieszczęścia, jakiegoś nowego wyzwania, ale czasami może tak być też w życiu społecznym, kiedy jak teraz na świecie dzieje się tyle różnych dziwnych rzeczy i także katolicy zadają sobie pytanie, czy ten Kościół odpowiada na Boże wezwanie. Czy to tak powinno być, że słyszymy tyle skandali nagłaśnianych o duchownych? Czy to tak powinno być, że tyle młodych ludzi odchodzi od Kościoła? Czy to wszystko jest prawdziwe z tym Panem Bogiem, którego głosi się nam w Kościele? I warto zadać sobie to pytanie, bo Jan to ktoś, kto najpierw sobie kojarzy Jezusa z kimś potężnym. To włada słowem. Ale ten Jezus przygotowuje swoich uczniów na to, żeby on był ukrzyżowany. Że on umrze na szubienicy. Że on zostanie odrzucony i poniżony. I Jan stawia sobie to pytanie. Jakim ty jesteś? To ciekawe, że Jezus udziela mu odpowiedzi, która zaczerpnięta jest ze Starego Testamentu. Oto prorok Izajasz, którego myśmy także dzisiaj słyszeli w pierwszym czytaniu, odpowiada tym ludziom, którzy żyli w jego czasach. Przyjdzie Bóg i on otworzy oczy niewidomym. Przyjdzie Bóg i da radość smutnym. Przyjdzie Bóg i sprawi, że głusi zaczną słyszeć. Ale uświadamiamy sobie, że zanim On dokona tego, to trzeba stwierdzić, że jest wielu niewidomych. I trzeba zobaczyć, że jest wielu takich, którzy nie słyszą. I takich, którzy są jakoś połamani. Bóg przychodzi właśnie jako ten, który uzdrawia to, co jest chore.
to, co jest jakoś poranione i co jak co. Ale we współczesnym świecie mamy coraz więcej narzędzi diagnostycznych, żeby zobaczyć te wszystkie poranienia. Dlatego tym bardziej oczekujemy Jezusa jako kogoś, kto zapowiada, że to uczyni, ale jednocześnie zapowiada, że trzeba nam na to cierpliwie czekać. Czasami to nasze niecierpliwe czekanie bierze się z tego, że właśnie nie rozumiemy Pana Boga. To jest tak, że uważamy, że On powinien dać dobre instrukcje, a my albo inni powinni to zrobić. Ale w istocie jest tak, że Bóg przychodzi do człowieka, gdy ten w chwilach słabości, nie mając już innego wyjścia, właśnie woła do Niego. Z głębokości wołam do Ciebie. Jest takie opowiadanie o pewnej szkockiej rodzinie, której to oszczędni Szkoci gromadzili różne rzeczy, ale kiedyś otrzymali od swoich przyjaciół dalszej rodziny z Ameryki zaproszenie, łącznie z biletem. To było ponad 100 lat temu i podróż możliwa była jedynie statkiem. Żeby zaoszczędzić na tej wyprawie, szkocka rodzina gromadziła suszone owoce, trochę konserw, no i dużo chleba, żeby starczyło na kilkanaście dni podróży. Kiedy wsiedli na statek, rozgościli się, pierwszego dnia delektowali się tym świeżym chlebem, drugiego był trochę zeschnięty, trzeciego już czerstwy, a na czwarty i piąty dzień zaczął już pleśnieć i nie nadawał się do jedzenia. W końcu ta pani szkotowa mówi: mężu, idź kup w mesie okrętowej trochę chleba, ponieważ tym to się zatrujemy. On wziął bilet i poszedłszy na pokład, spotkał oficera pokładowego i pyta się, gdzie tu jest jakiś sklep, żeby chleba kupić dla naszej rodziny. A ten mówi: pokaż pan bilet. Gdy zobaczył bilet okrętowy, ten oficer okrętowy złapał się za głowę i mówi: panie, a po co ma pan kupować chleb? Przecież tu jest napisane all inclusive. Macie wykupiony bilet ze wszystkimi posiłkami. Czekaliśmy na was, abyście przychodzili tutaj, bo jedzenie dla was było gotowe. Moi drodzy, czasami jest z nami tak, że patrzymy na ten Kościół, patrzymy na Pana Boga i zastanawiamy się, jak tu uzdrowić świat. Doświadczamy swoistej bezradności, bo to nie jest tak, jakbyśmy chcieli. I ciągle właśnie chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że Bóg przyszedł na ziemię w Jezusie Chrystusie i kupił nam bilet na tamtą stronę oceanu życia. Na drugą stronę, na którą musimy się przeprawić. I ten Bóg w Jezusie Chrystusie wykupił nam bilet zapłacony krwią naszego Zbawiciela, w którym jest all inclusive, w którym jest tyle łaski, tyle siły, aby pokonać te nasze trudności i te nasze różne dolegliwości, ale zarazem, że to On płaci za zbawienie tego świata i że to On nadal nad tym światem czuwa. To jest niezmiernie ważne, abyśmy patrząc na Tego, który ma przyjść, zadawali sobie pytanie, jak ja Go sobie wyobrażam? Bo przecież Adwent to czas oczekiwania na spotkanie z Panem Bogiem. Ale inaczej wygląda, kiedy mam iść do urzędu i załatwić jakąś trudną sprawę i to już siódma pieczątka, której nie mogę zdobyć. I wtedy zastanawiam się, czy to mi się uda, albo jak idę do dentysty, to zwlekam, że to było trochę najpóźniej. A inaczej jest, kiedy idę na spotkanie do kogoś, z kimś, kto jest moim przyjacielem. Cieszę się na to spotkanie. To takie bardzo ważne, jak wyobrażam sobie tego Pana Boga. Czy On przychodzi z nowymi obowiązkami, z kolejnym wezwaniem do różnych praktyk, czy On przychodzi, aby im powiedzieć: odpocznij we mnie, zaufaj, ja mam receptę dla tego świata.
Rób swoje to, co potrafisz. Zrób to, co do Ciebie należy, z największą miłością, na jaką Cię stać. I to jest ważne, że człowiek, który patrzy na Boga, musi sobie zastanawiać, musi się zastanawiać, zadawać pytanie, jak tego Boga sobie wyobraża. Bo to jest trochę tak, jak kiedyś podczas spotkania pewnej grupy oazowej przed laty młodzi ludzie, a prowadziłem wtedy tę grupę, rozważaliśmy obrazy Boga, które mają ludzie. I ci młodzi ludzie mówili, jedni wyobrażają sobie Boga jak żandarma, który egzekwuje przestrzeganie Bożych przykazań. Inni patrzą na Niego jak na kupca, który kupuje nasze dobre uczynki i w zamian udziela nam łaski. Jeszcze inni patrzą na tego Boga jak na takiego dziadziusia z obrazów Trójcy Świętej, kogoś już starego, bezradnego. I pewien chłopak, podsumowując te rozważania swoich kolegów i koleżanek, powiedział tak: my w ten sposób uziemiamy Pana Boga. Jak wiemy po polsku, uziemić to nie tylko nadać ziemskie oblicze, ale kogoś uziemić to go wdeptać w ziemię. To mu nie pozwolić być sobą, to nie pozwolić mu działać na cały zakres jego możliwości. I my, kiedy uziemiamy Pana Boga, właśnie przez te nasze wyobrażenia, nie słuchając tego Boga, który przychodzi z całą mocą, który przychodzi z obietnicą, że głusi zaczną słyszeć, nie lękaj się, patrząc na to, co jest. W ostatnim roku, w czasie takiego roku szabatowego, który miałem na uczelni, przebywałem 5 miesięcy w Anglii. I muszę Wam powiedzieć, że to doświadczenie było niezwykłe, bo zobaczyłem w tym kraju coraz bardziej sekularyzowanym i odchodzącym od Pana Boga, że Kościół tam jest z odzysku. To znaczy, że ludzie, którzy przychodzą do Kościoła, to ludzie, którzy są nawróceni, którzy błądzili, którzy przeszli różną drogę odejścia od Boga, ale dzisiaj są bardzo gorliwi, bo zobaczyli, że dłużej tak się nie da, że nie można żyć w ciemnościach, że nie można być głuchym na to, co Bóg mówi. I to jest piękne. Bóg ma zawsze szansę. Kiedy patrzymy na Adwent, odkrywamy, że to zatem nie jest tylko moje oczekiwanie, ale to też jest to oczekiwanie Boga, kiedy otworzysz Mu serce, kiedy może przyjść z całą dobrą nowiną, aby zmienić Twoje życie, aby dać Ci tę łaskę większej miłości, większej odporności i jeszcze większej nadziei. I moi drodzy, czasami jest tak, że ten Bóg do nas przychodzi w tych trudnych doświadczeniach, ale my nie umiemy Go rozpoznać. Tak jak modlił się święty Augustyn: boję się Chrystusa, który obok przechodzi, a ja Go nie rozpoznaję. Timeo Christum preter euntem. Boję się tego, że mogę Go nie zauważyć. W pewnej rodzinie, to mieszkali w dużym wojewódzkim mieście w Polsce, syn tam mieszkał, rodzina, jego rodzice mieszkali na wsi. I kiedy, a było to 30 kilka lat temu, znam tych bohaterów, kiedy w sklepach nie było nic na półkach, rodzice jadą do tego swojego synka, do dużego miasta, obładowani torbami z kurczakami, śmietaną, pierogami, mąką i czym tam jeszcze można było wyposażyć swojego synka, jechali. Kiedy przyjechali pod dom tego swojego syna, pukali do mieszkania, ale drzwi były zamknięte. Nie było wtedy domofonu, weszli na klatkę schodową i czekali przed drzwiami, ale syna nie było, gdzieś wyjechał. I kiedy przyszła noc, a był to kwiecień, posnęli na tych schodach. Kiedy nad ranem ojciec się zbudził, mówi: matka, wstawaj, syna nie ma, wracamy do domu. Obładowani tymi torbami wracają do domu i kiedy syn po kilku dniach dowiedział się, że oni byli przed jego mieszkaniem, to pierwsza jego reakcja była właśnie taka: jakżeście mi tak mogli zrobić? Jakżeście mnie urządzili? Dlaczegoście tak zrobili?
Jak ja się teraz czuję, że spaliście na schodach przed moim mieszkaniem? I wytrząsał się tak nad nimi, aż kiedy skończył, to mówi do matki: mamo, ale nie masz do mnie żalu, że spałaś na schodach przed moim mieszkaniem? Mogłem dać wam klucz wcześniej, zostawić u sąsiadów, jakoś można było to inaczej załatwić. Tak mi przykro, nie masz do mnie żalu? A ona mówi: synu mój, nie mam żalu, bo kiedy byłeś malutki, nieraz nie spałam, czuwałam, bo byłeś chory. Kiedy gdzieś wyjeżdżałeś, wychodziłeś, czekałam, aż wrócisz, żeby ci drzwi otworzyć, zrobić herbatę. I mówi ta matka: wiesz, gdyby trzeba było jeszcze spać na schodach przed twoim mieszkaniem, byłabym na to gotowa. I moi drodzy, to nie jest tylko jakaś wzruszająca, prawdziwa historia, ale to też obraz tego, co słyszymy w Apokalipsie. Bóg ma swój adwent, dziś, tu i teraz. I mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę i będę z nim wieczerzał. A Jezus dopowiada dalej: i będę usługiwał podczas tej wieczerzy. Bo ten, który zapłacił za nas, za all inclusive, bilet na drugą stronę życia, mówi: chcesz z tego skorzystać? Może my, tak jak ten syn, nieprzygotowani, zaskoczeni, mówimy: Panie Boże, nie teraz, teraz jestem zajęty, teraz mam inne sprawy, albo za młody, albo już za stary. A Bóg stoi u drzwi i kołacze cierpliwie. I to jest właśnie adwent. Dlatego w czasie rekolekcji chcemy poświęcić Panu Bogu trochę serca, trochę czasu. Bo czas znajdujemy na to, co kochamy. Jak mówi pani Wanda Pułtawska: kiedy mówisz, nie masz czasu, nie kłam. Masz czas na to, co kochasz. Pytanie, czy nasz Bóg, o którym słyszymy, że jest miłością, znajduje odpowiedź w naszych sercach, żeby powiedzieć: kocham cię? To jest Jego adwent. To być może dla niektórych już ostatni adwent. Abyśmy rzeczywiście powiedzieli Mu, tak jak Maryja: niech mi się stanie według Twego słowa. Przyjdź i zamieszkaj w moim sercu. Amen.